Witamy Państwa, widzów Racjonalisty TV. Dobry. Gościmy dzisiaj w domu gwiazdy tygodnika Nie. Jednej z gwiazd może tygodnika Nie. U Agnieszki Bołkłaniewskiej. I chcemy, nie będziemy dzisiaj toczyć dyskusji na żaden polityczny ani filozoficzny temat. Chcemy po prostu zaprosić widzów Racjonalisty TV na najbliższe dni ateizmu, które odbędą się, te, do których zapraszamy, w Warszawie w dniach 29-31 marca. I żeby to zaproszenie nabrało jakiejś treści i, że tak powiem, mocy przekonującej, opowiemy Państwu króciuteńko, co organizatorzy i my jako współorganizatorzy i ci, którzy właśnie zachęcają, chcemy opowiedzieć, czego się Państwo będą mogli spodziewać, jeżeli przyjedziecie do Warszawy, albo jeżeli jesteście z Warszawy, to przyjedziecie na Nowy Świat 58 do klubu kawiarni Pożyteczna, jak zwykle. Czego się Państwo mogą spodziewać? Agnieszko, zacznij tutaj, proszę. Możemy się spodziewać wszyscy całego weekendu bluźnierstw, to zawsze jest podnoszące na duchu. W piątek zaczynamy o godzinie 17, czy też 5 po południu, jak ktoś woli. I będziemy rozmawiać na temat pedofilii w Kościele, co jest tematem niezwykle aktualnym. Zaczynamy od sesji pod tytułem Kościół wobec pedofilii w teorii i w praktyce, od wprowadzenia, które jest głosem teologa, psychologa Mariusza Loszka i przedstawicieli Fundacji Nie Lękajcie Się. Potem, co pewnie będzie gwoździem programu, przepraszam za prostackie ujęcie, są wypowiedzi ofiar kościelnej pedofilii w Polsce, czyli pana Marka Lisińskiego, Mariusza Mielewskiego, Michała Wojciechowicza. Później będzie spotkanie z Tomaszem i Markiem Sekielskimi, którzy nakręcili film o pedofilii w Kościele w Polsce. I w końcu o godzinie 20.15 jest projekcja tego filmu Kościół Zmowa Milczenia. I na koniec tego dnia o godzinie 20.15 jest projekcja filmu Kościół Zmowa Milczenia. To będzie dosyć duży blok poświęcony tematowi, który jest niezwykle w tej chwili aktualny i który, ośmielam się powiedzieć, dobrze robi sprawie ateizmu w Polsce. Nie robi jej aż tak dobrze, jak robi w Irlandii, ale to zawdzięczamy, znaczy to Kościół zawdzięcza moim zdaniem Polsce Ludowej, która po prostu nie dawała mu dzieci do zabawy. W związku z czym skala tych nadużyć nie jest tak olbrzymia. Znaczy to, co się działo w Irlandii, która jest w tej chwili drugim po Chinach chyba, najbardziej, nie, w pierwszej dziesiątce najbardziej ateistycznych krajów świata, wynikało z faktu, że państwo irlandzkie powierzało Kościołowi dzieci, powierzało Kościołowi samotne matki, powierzało Kościołowi dziewczęta uważane za zagrożone niemoralnością, czego w Polsce Ludowej nie było, ale mimo tego ta skala, która się ujawia w ostatnich kilkunastu miesiącach, pewnie można powiedzieć, robi wrażenie na Polakach i to jest temat, który służy naszemu dyskursowi ateistycznemu, powiedziałabym. Obiecałem, że nie będziemy podejmować dyskusji, więc nie podejmę dyskusji i przejdźmy może do drugiego dnia, który zaczyna się od panelu, którego gospodarzem będzie Zbyszek Szczęsny, który zaprosił panelu ekologiczno-ateistyczno-antyklerykalnego. Agnieszka, przedtem ładnie i krótko, zwięźle, ale soczyście scharakteryzowałaś ten panel. O czym on będzie? Jeżeli dobrze pamiętam, ustaliliśmy, że to będzie panel na temat dewastacji środowiska naturalnego sprowokowanego przez religię katolicką. Tak jest. Kościół, religię katolicką i instytucję, która wie najlepiej i jedynie słusznie, jak tę religię i jej doktrynę interpretować i wprowadzać w życie. Zbyszek zaprosił trzech wybitnych intelektualistów, jednak nie pamiętam w tej chwili, kto taki, ale zapewniam Państwa, że bardzo ciekawe osoby reprezentujące za każdym razem dość liberalną wersję takiego albo innego światopoglądu. I ten panel rozpoczyna drugi dzień Dni Ateizmu, czyli sobotę. Zaczyna się o godzinie 12, kończy. To będzie długi panel, bo Zbyszek jako prowadzący na pewno zadba o to, żeby to wszystko długo trwało, ale arcyciekawy, do 13.30. Potem zapraszamy z organizatorami na być może clue dla niektórych całych dni ateizmu, czyli marsz, najważniejszy event, jakoś tam efektowny. Ja akurat nie biorę udziału, bo nie lubię maszerować. Wiesz, ja
To jest marsz ateistów, a ja uważam, że ateiści nie powinni w ogóle maszerować. Gdyby to była przechadzka, wędrówka, nie wiem, jak, co, może coś śmieszniejszego. Ale no wiem, że wielu ateistów lubi maszerować, a poza tym to znosząc robi wrażenie. Znosząc ateistyczne okrzyki. Tak, tak, i w strojach historycznych i tak dalej. Może jest to ten moment, czy ten punkt programu jest dobrą okazją, żeby przypomnieć, że tegoroczne obchody egzekucji Łuszczyńskiego, bo ten marsz uwieńczony jest inscenizacją... Rekonstrukcją historyczną, jak się powiedziało, tak. Tak, tak. Śmierci, egzekucji Kazimierza Łuszczyńskiego, pierwszego znanego i wybitnego polskiego ateisty, że w tym roku obchodzimy dokładnie 330. rocznicę tej egzekucji. Także tym bardziej warto albo w tym uczestniczyć, albo przynajmniej, jeśli nie w samym marszu, to w innych punktach programu. Można przyjść na rynek i obejrzeć, na rynek Starego Miasta i obejrzeć egzekucję. Jeżeli dobrze kojarzę, to ścięty w tym roku będzie mój kolega redakcyjny Waldemar Kochanny, znany w internecie jako ksiądz Waldemar. Tak, wyczytałem w programie, że tak, jest znany w ten sposób. Tak, to właśnie tam przeczytałam. Tak. No, następny punkt programu po Marszu Ateistów. Marsz zaczyna się o 15:00. Kończy nie wiadomo o której, ale na pewno przed 17:00, bo już o 17:00 zaczyna się panel pod tytułem Kobiety niepokorne. To będzie debata z udziałem bardzo znanych polityczek czynnych albo znanych z czynnej polityki w latach 90. Będzie w nim uczestniczyć Joanna Senyszyn, Joanna Schering-Wielgus, Barbara Labuda i Danuta Waniek, a prowadzić ten panel będzie obecna tu Agnieszka Wołkłaniewska. Agnieszko, powiedz parę słów o tym, co zamierzasz. Tytuł panelu jest Kobiety niepokorne. Uważam, że jest bardzo fajny tytuł, ale może znaczyć wiele różnych rzeczy. To, co mi się w tym panelu, w tym zestawie podoba, to jest to, że rzeczywiście to jest pewnego rodzaju sztafeta. To znaczy, jak ja obserwuję życie polityczne i od początku lat 90., bo pierwszy raz przyszłam do Sejmu chyba w 92 roku, to rzeczywiście pierwszą z kobietą polityczką, nie lubię tego słowa, ale jednak, która była kojarzona z walką z wpływami kościelnymi, z deklerykalizacją życia publicznego i z ograniczaniem praw kobiet, była Barbara Buda. Następną, jakby trochę w czasie, to był czas Danuty Waniek, potem była Joanna Senyszyn, a teraz w związku z brakiem lewicy w tym jest Joanna Schering-Wielgus, czyli ten taki porządek jest bardzo, bardzo fajnie zachowany. No i myślę, że trzeba będzie porozmawiać najpierw, żeby każda z pań powiedziała coś na temat tego, co jej zdaniem było najważniejszym batalią stoczoną w tej epoce, w której ona zarządzała tym dyskursem. Ja bym też chciała trochę wsadzić kim w mrowisko i spróbować porozmawiać z paniami na temat tego, w jaki sposób to, co się dzieje w obszarze ruchu mitu, służy albo nie służy sprawie praw kobiet, ponieważ ja mam takie poczucie, że czasem paradoksalnie ten ruch mitu staje się sojusznikiem Kościoła, tyle w obszarze takiej strasznej bigotenii, która z niego się wylewa, co w obszarze ośmieszania sprawy, tak, to znaczy... Ja wprawdzie obiecałem, że nie będzie dyskusji, ale tym razem słówko tylko, właściwie nie w ramach polemiki, tylko dorzucenia czegoś do tego, co powiedziałaś, że ruch mitu, jak prawie wszystkie nurty, mody kulturowe, zrodził się, a przynajmniej stał się sławny w Ameryce, zanim rozpędzł się był po świecie. No i jak wszystko, co amerykańskie, naznaczone jest piętrem purytanizmu, bo to jest kraj stworzony przez purytan. Oraz pewnego prostactwa. No i tak, tak, no ale tak na poziomie ideowym, a nie opisu socjologicznego. To jest ten mentalność i system wartości, obyczajowość naznaczona purytanizmem również w tych antypurytańskich ruchach. One gdzieś tam w istocie, w sensie psychologicznym też są purytańskie i popadają rzeczywiście i w histerię, i jak to nazywałaś, bigoterię szczególnego rodzaju. Całkowicie się zgadzam. Intrygujące jeszcze jedno zdanie powiem jest to, że co więcej, w tej chwili bojownice o czystość moralną z podstawy religijnej mówią wprost, że nie posługują się językiem Kościoła, tylko posługują się językiem feminizmu, bo on się lepiej sprzedaje. To znaczy nie mówią o grzechu, na przykład nieczystości, tylko o uprzedmiotowaniu kobiet. Więc wydaje mi się, że to może być intrygująca dyskusja, nie tak oczywista, jak byłaby, gdybyśmy zaczęły rozmawiać o tym, jak bardzo niedobry jest Kościół dla kobiet. O bankiecie? Tak, no bankiet jest w
restauracji Rozdroże jak zwykle w sobotę o godzinie 8 wieczorem, czyli 20, jak ktoś z Państwa woli. Ujazdowskie 6, natomiast nie wiem, czy tam nie trzeba się wcześniej na ten banki zapisać. Chyba trzeba, ale tego nie mamy tutaj w programie, więc... Ale to chyba trzeba się skontaktować przez stronę Facebooka. Tak. Koalicja Ateistyczna i tam wszystko Państwu, wszystkiego się dowiecie albo się skontaktujecie i Wam powiedzą. W niedzielę o godzinie 11, czyli przed sumą, jest wykład Andrzeja Dominiczaka na temat relacji, stuletniej relacji Kościoła i faszyzmu. Czy to on jest historyczny, czy on jest bardziej na tle historycznym dzisiejszy? Zdecydowanie raczej na tle niż historyczny, bo jak Państwo, część z Was wie, nie jestem historykiem, ale wśród różnych zainteresowań, jeszcze na psychologii, kiedyś na studiach dawno, dawno temu, utworzyłem takie koło naukowe, psychologiczno-historyczne. I to oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby możliwie szczegółowo opowiedzieć te 98 tak naprawdę lat relacji Kościoła z faszyzmem, ale żeby na podstawie pewnej liczby faktów, w tym sensacyjnych, ja rzadko w ten ton wpadam, rzadko używam, ale rzeczywiście interesuję się tym, czytam na ten temat i piszę czasem od lat, ale całkiem niedawno, mówiłem Ci, Agnieszka, że robiłem właśnie redakcję książki po angielsku, napisanej przez polsko-amerykańskiego Żyda Sebryna Aszkenazego, który przed chwilą dzwonił. I tam z tej książki dowiedziałem się o tym, w jaki sposób przyszły Pius XII w czasach, kiedy jeszcze był nuncjuszem watykańskim w latach 20. w Niemczech, w jaki sposób wsparł dopiero rodzącą się tak naprawdę partię Hitlera, NSDAP. I dzięki temu być może to NSDAP w ogóle nie tyle powstało, bo już istniało, ale było maleńką, okrzepło to mało, rozwinęło się, stanęło naprawdę na nogach. Także to są fakty sensacyjne, ale dla mnie oczywiście najważniejsze będzie pewna analiza, w której będę chciał pokazać, dlaczego Kościół i faszyzm są, że tak powiem, skazane na współpracę, nawet jeśli na poziomie czy na szczeblu doktryny wydawałoby się, że się ze sobą kłócą, czy że są skazane na konflikt. I rzeczywiście są elementy w historii tych relacji, są elementy konfliktu, ale w końcu bardzo szybko. Przecież ateista Mussolini założył partię faszystowską włoską jako skrajnie antyklerykalną. Chciał na przykład skonfiskować dobra kościelne, ale już po 2 latach całkowicie zmienił front, a po kolejnych 7 latach uratował w ogóle Watykan przed całkowitą zagładą przez paktach czy traktatach laterańskich, z którymi związane były ogromne sumy pieniędzy na odbudowę kościołów i całego Watykanu. Także to będzie moim zdaniem główny, trochę sensacyjny, ale też pokazujący coś, o czym się rzadko pisze, bo jednak o tych relacjach piszą historycy na ogół, którzy unikają tego typu popadania w teorie pokazujące jakby istotę relacji, a ja ku temu będę zmierzał. No to niewątpliwie uraduje tych z Państwa, którzy mają ochotę używać takich argumentów w dyskusjach rodzinnych, bo to zawsze się przydaje taki argument, kiedy się trafia na ciotkę dewotkę, że tak. Po tym następuje wystąpienie pana Mirosława Wornieckiego z Kongresu Świeckości na temat taka kwerenda działań na rzecz świeckości w Polsce. To pewnie nie będzie zbyt optymistyczne wystąpienie, ale, ale dobrze jest wiedzieć, co się dzieje. Cenne. Tak. Myślę, że będą głównie mówić, może się mylę, ale chyba się nie mylę, o tym najnowszym projekcie ustawy o świeckim państwie. To się trochę inaczej nazywa i tam głównie chodzi o jawność finansowania. Skupiają się na tych sprawach finansowych. To na pewno warto wiedzieć, jak się interesujemy stosunkami państwo-kościół. Jedziemy dalej. Dalej są osobliwości statystyk kościelnych. Wystąpienie Rafała Maszkowskiego z Stowarzyszenia Świecka Polska. To też z całą pewnością będzie zabawne wydarzenie, ponieważ ja też się tym zajmowałam kilka razy i rzeczywiście sposób, w jaki Kościół na przykład liczy wiernych, jest źródłem niezwykłych zadziwień dla osób, które mają podstawową wiedzę matematyczną. Na przykład dla Kościoła ja nadal jestem człowiekiem Kościoła. Tak, ja też. To prawdopodobnie tak, aczkolwiek to nawet chodzi o to, że oni jakoś tak to wyliczają, że im z tego samego wyliczenia wychodzi raz 93%, raz 82% na przykład i zupełnie nie wiadomo, jak oni to robią. Po czym jest pogodny z całą pewnością i zachwycający dla ludzi
szalenie zmęczonych kultem JP2 panel prowadzony przez Piotra Szumlewicza pod tytułem Grzechy Jana Pawła II. Tak. O tym panelu nie wiemy chwilowo o wiele więcej. Ale na poza pewno tym, będzie ciekawie. Poza tym, co już powiedziałaś, oczywiście. Po czym będzie blok wystąpień, raczej niż panel dyskusyjny. Co do pierwszego wymienionych w programie o 15.30, tutaj wymieniony w programie jest wykład profesora Kochana na temat Kazimierza Łuszczyńskiego, ale co do niego nie mamy pewności, czy faktycznie się odbędzie. Jeżeli się nie odbędzie, to od razu nastąpią kolejne punkty programu. To będzie najpierw wykład Elżbiety Binswanger-Stefańskiej z Krakowa na temat Stanisława Lema jako ateisty. Polecam Państwu, ja akurat nie tylko wiem, ale nawet miałem kontakt ze Stanisławem Lemem jako ateistą, gdyż zaszczycił on kiedyś Pismo Bez Dogmatu swoim artykułem takim ateistycznym. Ale moja wiedza o ateizmie Lema do tego się niemal sprowadza. Natomiast Elżbieta, która będzie autorką tego wystąpienia, od lat studiuje tę sprawę, więc niewątpliwie będzie to bardzo ciekawa część tego bloku. I wreszcie o 16.30 jest prowadzony przez Andrzeja panel dyskusyjny pod tytułem Ateizm w Polsce w latach 89-2009, czyli przez pierwsze dwie dekady tak zwanej wolnej Polski, z udziałem Czesława Janika, Elżbiety Binswanger. Ta Elżbieta tutaj kochania. Jest umieszczona ze względu na Lema. Już w tej części o ateizmie w tych pierwszych 20 latach chyba ona nie ma brać udziału, chyba że spontanicznie tam z dowolnych powodów zabierze głos. Chciałem Państwu na ten temat powiedzieć tylko jedno właściwie zdanie, być może złożone wielokrotnie, że przyczyną, dla której ten temat pojawił się w dniach ateizmu, jest to, że zaledwie kilka tygodni temu w Wikipedii natrafiłem na hasło ateizm w Polsce. Autora znam, ale nie będę jego nazwiska wymieniał. I tam jest pierwsza część poświęcona historii ateizmu, chyba nawet od Łuszczyńskiego. Nie o to chodzi. Chodzi mi głównie o te pierwsze 20 lat. Że pierwsze 20 lat walki z Kościołem, czy krytyki Kościoła i pracy na rzecz uwalniania nas wszystkich od wpływów religii, wiary religijnej i tak dalej, załatwione jest takim oto zdaniem, że po 89 roku organizacje antyklerykalne, czy świeckie, czy na rzecz państwa świeckiego nie zaniechały działalności i w związku z tym w 2009 roku zorganizowano, o ile pamiętam, listę ateistów. Czyli tak. Pisze facet, że nie zaprzestaliśmy działalności, a i pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy, jest 2009. To jest oczywiście kompletna nieprawda. Przez te 20 lat działo się bardzo dużo i myślę pod wieloma względami więcej i na wyższym szczeblu niż teraz się dzieje. Organizacje wszystkie 9, które wiem, które znam, czy o których wiedziałem, blisko ze sobą współpracowały. Dzięki temu udawało, no między innymi dzięki temu i ze względu na konfigurację polityczną, fakt, że przez jakiś czas SLD sprawowało władzę, czy że Kwaśniewski, który jest bardzo problematyczną postacią, powiem Państwu o roli, jaką odgrywał w trakcie pracy nad Konstytucją, jak zwalczał państwo świeckie wtedy przynajmniej. I tak, no, opowiem o tych 20 latach, o których Wikipedia z wiadomych mi powodów i tam na panelu powiem, jakie to są powody. Milczy, tak? Dyskretnie milczy, także zapraszam, to będzie naprawdę bardzo ciekawe. I wreszcie na zakończenie, czyli to już jest niedziela wieczór, 17.45 do 19.00, jest debata pod tym Biblia kontra rozum, która jest to debata z udziałem byłych świadków Jehowy, prowadzona przez Darka Kędziorę. Też w zasadzie nie wiemy nic konkretnego na temat tej debaty, natomiast może być mniej intelektualna, a bardziej ożywiona. Tak bym może być ciekawa, bo ja rzeczywiście, tak jak Agnieszka powiedziała, nie wiem nic na temat tej konkretnej debaty, ale coś niecoś wiem o świadkach Jehowy i to od środka. Bo nie byłem oczywiście nigdy świadkiem Jehowy, ale miałem kiedyś romans ze świadczynią Jehowy. Świadczynią? Bardzo dawno temu. No ale byłem studentem albo pierwszego, albo drugiego roku psychologii. No i ona nawiedzali mnie, jak to chyba wszystkich świadkowie Jehowy. Wśród tych, którzy mnie nawiedzali, była fajna dziewczyna. No i dość szybko jakoś zakolegowaliśmy. I to było dla mnie bardzo ciekawe i psychologicznie, i obyczajowo, i tak politycznie. Wiele się wtedy dowiedziałem i uważam, że warto wiedzieć o tym, co tam się dzieje i jak na przykład bardzo autorytarny charakter
mają rodziny, bo to wszystko się rozgrywa w rodzinach, oni właściwie nie pozyskują nowych. Znaczy, to moja wiedza jest dość stara, bo no tak, z tamtych czasów. W końcu wędrują w związku, ale rzeczywiście, z drugiej strony, rzeczywiście wędrują i zaczepiają ludzi, natomiast wchodzą do domów, próbują, ale rzeczywiście nie wyobrażam sobie, prawie że ktoś ich nikomu wpuszcza, tak, i ktoś z nimi rozmawia, tak, więc... Znaczy, wpuszczają ich samotni faceci dość często i molestują też bardzo często. To jest, jakoś łącząc to z swoim panelem i z tym kwestią mitu. Chciałem jeszcze jedną powiedzieć rzecz w związku z tym panelem o historii ateizmu w pierwszych 20 latach po upadku komunizmu. Chciałem powiedzieć Państwu, że bez wiedzy, porządnej wiedzy na temat tego, jaka była sytuacja w tych latach i na czym polegała, jaki charakter miała działalność organizacji ateistycznych czy na rzecz państwa świeckiego i podobnych, nie jesteście w stanie, moim zdaniem, ocenić, jakie zmiany się jednak dokonały i na lepsze, i na gorsze. Całą złożoność tych zmian i kierunki, czyli i na lepsze, i na gorsze, ocenicie Państwo lepiej, dużo lepiej, jeżeli przyjdziecie na ten panel i dowiecie się, co się działo i dzięki temu tylko będziecie mogli zyskać no, adekwatny czy względnie adekwatny obraz obecnej sytuacji. Ja z wielu rozmów z działaczami obecnie aktywnych, czynnych organizacji wiem, że nie mając tamtej wiedzy, ludziom się wydaje, że teraz jest no, jakiś najgorzej, jak w ogóle może być. Tymczasem pod wieloma względami, czy to w prasie, czy w księgarniach, w sferze wolności słowa na przykład dokonał się ogromny postęp, chociaż pod względem politycznym oczywiście, ale to w sferze politycznej dokonał się regres. I być może będzie trwał, albo nawet się pogłębiał ten regres, jeśli PiS albo inni protofaszyści będą sprawowali władzę. Ale żeby to wszystko zobaczyć dobrze, żeby widzieć, co się dzieje, po prostu trzeba poznać tą historię. To w takim razie pozostaje nam tylko zaprosić na Dni Ateizmu 29-31 marca w Warszawie na Nowym Świecie w kawiarni, Klubu Kawiarni Pożyteczna. A jeszcze chciałam Ci powiedzieć, że to jest naprawdę niesamowite uczucie, jak człowiek, który będąc ateistą zdeklarowanym przeważnie w Polsce jest dość samotny. Znaczy akurat nie, bo ja pewnie tak samo jak Andrzej mamy przyjaciół wśród ateistów, ale generalnie fakt, że człowiek jest na sali, gdzie jest 100 osób i nie ma ani jednego katolika i ani jednego chrześcijanina i nie ma ani jednej osoby, która byłaby teistą, jest bardzo podnoszące na duchu. To jest naprawdę fajne uczucie, więc również z punktu widzenia zaspokojenia potrzeby przynależności zapraszamy. Zapraszamy.